uchwalona nowelizacja stanowi poważne zagrożenie dla funkcjonowania kancelarii komorniczej. Wprowadza stan ogromnej niepewności. Mówię tutaj o miarkowaniu opłat, które w takim przypadku wejścia jej w życie nie będą pozwalały komornikom na kształtowanie budżetu prowadzonych kancelarii, w tym zatrudnienia pracowników, wydatkowania na chociażby prowadzone egzekucje, co niewątpliwie musi wpłynąć na zmniejszenie skuteczności, a ponadto na likwidację wielu kancelarii. Kryteria miarkowania są nieostre, uzależnione nawet nie tylko od nakładu pracy, chociaż w tym przypadku również regulacja budzi poważne wątpliwości, chociażby z tego powodu, że kosztów uzyskiwanych ze skutecznych egzekucji komornik musi finansować egzekucje bezskuteczne, co zresztą potwierdził Trybunał Konstytucyjny w jednym z orzeczeń, ale dodatkowym kryterium jest sytuacja majątkowa dłużnika, na którą komornik wpływu żadnego przecież nie posiada. A zatem należy się spodziewać, że wiele kancelarii nie przetrwa.